na jej lewym i prawym brzegu, 60 kilometrów od Bałtyku, leży Szczecin. Spójrzcie na to miasto z góry. Przekonacie się wtedy najlepiej o jego urodzie. Zresztą nie chcę was do niej przekonywać. Pragnę wam tylko jak najwięcej pokazać. Poprosić o nieco uwagi. A wówczas przekonacie się sami, że miasto jest ładne, ciekawe, życzliwe dla 320 tysięcy nas, stałych jego mieszkańców i dla gości, których tutaj zawsze serdecznie witamy. We'll be right back.
Światło! Więcej światła! Chcę poznać prawdę! Szybko! Szybko! Nie ma czasu! Szybko, prędko, migiem! Jak najszybciej! Światła jak najwięcej! Niech ktoś odpowie mi szczerze na pytanie! Czy aktorzy zakochują się w sobie naprawdę? Postanowiłam, że za wszelką cenę dowiem się, czy aktorzy kochają się tak samo, gdy kamery nie są włączone. Jako fan internetu rozpoczęłam poszukiwania odpowiedzi na forach. Tam mi powiedzieli, że zadawanie głupich pytań powinno się leczyć. To też poszłam do lekarza. Ja mu mówię: panie lekarzu, czy aktorzy naprawdę się w sobie zakochują? On odpowiada: nie mam bladego pojęcia. Może? Może? Może pan powinien być lekarzem na NFZ? I tak straciłam 200. Myślałam już, że frustracja mnie pożre. Skoro lekarz nie wie, to kto wie? I tak na rodzinnym spotkaniu spytałam wszechwiedzącego wujka: wujciu, czy aktorzy kochają siebie naprawdę? I pierwszy raz tak go zgięło moje pytanie. Nie wiem, ale możesz pójść do szkoły aktorskiej. Przekonaj się sama. No więc poszłam do szkoły aktorskiej i zapytałam profesora: panie profesorze, czy aktorzy zakochują się w sobie naprawdę? No tak. No i to tyle. Znamy odpowiedź. Dzięki profesorowi. Dziękujemy, dziękujemy. O Boże, a co jeśli profesor akurat grał? No i tak przez resztę młodych lat prosiłam gwiazdy: proszę, dajcie mi odpowiedź. Z rozpaczy przestałam płacić za czynsz i poszłam mieszkać pod mostem, gdzie akurat kręcono film. Reżyser do mnie podchodzi i krzyczy: o Boże! Kobieta! Potrzebujemy akurat głównej aktorki! Chce pani zagrać? No ba, kochaniutki, że nie odmówię! Tak wkroczyłam na plan filmowy i tak też poznałam swojego ekranowego narzeczonego. Ja, jako ekranowa narzeczona, na własnej skórze poznam odpowiedź. Uwierzysz w to? Już na pierwszej randce dowiedziałam się prawie wszystkiego o narzeczonym. Na przykład wiem, że panicznie boi się skorpionów, a jeszcze bardziej ludzi, którzy tatuują sobie skorpiony. Od 5 roku życia nosi krawaty, ale nie umie zapamiętać, jak je wiązać, więc musi codziennie rano oglądać tutorial na internecie, jak to robić. Jego ulubiony kolor to purpura. Nienawidzi brązu, dlatego należy do ruchu, który jest za usunięciem koloru brązowego ze świata. I chyba zakochał się we mnie, gdy powiedziałam: prawda, brązowy to kolor kupy, a kto lubi kupy?
To też zdziwiłam się, gdy przy naszym pierwszym pocałunku jego usta smakowały jak czekolada. Takiego typa zazdrościły mi wszystkie makijażystki na planie. Ależ wy zakochani! Mówiły. I grałam z nim w różnych romansach. Zawsze nierozłączni, wspólnie nienawidzący brązu, wymieniając pocałunki co najmniej 10 razy dziennie. A ja dalej nie wiem. Czy aktorzy naprawdę się w sobie zakochują? Na naszym ślubie mnóstwo gości. Wszyscy kręgosłupy łamią, tańcą wiwatują. Mało ciasta! Krzyczą ojcowie. Więcej walca! Krzyczą matki. A ja pytam swego męża. O co biega? Cisza jedynie odpowiada, bo po co nam w miłości słowa? I nagle czuję, że stanę na dywanie. Nie byle jaki ma czerwonym. Już w miesiącu miodowym z Oskarem w ręku. Słyszałam, że się kochacie. Mówi do mnie 6-latka. Prawda? Odpowiadam. Tak. Kłamie w oczy. Marzenia rozbudzam nierealne, że kiedyś będzie idealnie. Ale już nie jesteśmy aktorami. Żyjemy poza światłami, dlatego możesz już zgasić te światła. Bo dobrze mi w ciemności. Dobrze mi tam, gdzie jestem sobą.